Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stivi, a to jest kolejny materiał na naszym kanale. Ze mną jest oczywiście Woski, nikt inny jak Woski. I ogólnie mamy taki mały problem, ponieważ gdzieś tutaj za ścianami słychać cały czas klauna. I teraz się zastanawiamy, gdzie ten klaun jest i ogólnie dziwne dźwięki dookoła. Ja widzę, tu jest. Ale śmieszne, a w ogóle fajnego hatsa masz, pokaż się tutaj. I słuchajcie, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z B-Worlda, bo tak jak mówię, nawet tego nie powiedziałem na początku, stary. To jest kolejny odcineczek z B-Worlda i oczywiście Woski musi sobie na odcinku gdzieś tam w tle pizzę jakąś jeść. Odgrzewaną. Jakieś odgrzewane pizze. Co to ma w ogóle być? No dobra, i tak, słyszeliście gdzieś tam za ścianą słychać klauna i to jest mega przerażające, bo cały czas jest taka pikawka jakaś. Tak, za ścianą, tutaj jest, mówiłem, no. Dobra, dawaj Woski tutaj. O, słyszeliście? Woski, ogólnie plan na odcinek, bo to Woski w sumie wpadł na ten pomysł, także może ty powiedz, co będziemy robić. Masz 8 endu tutaj i szukamy portalu do endu. Musimy walczyć ze smokiem i znaleźć żółte diamenty takie. Aha, czyli będziemy szukali żółtych diamentów, a ogólnie jaki jest cel w ogóle, bo my chcemy jakby... Zabić smoka. Zabić smoka, aha, to na odcinku będziemy tylko zabijać smoka, ale musimy znaleźć te żółte diamenty po to, aby później co z nimi zrobić. Mów dalej, już do końca, dokończ tą całą historię, co będziemy robić później. Odpalić portal. Odpalić portal do czego? I co dalej? Nowego wymiaru. O właśnie, o to chodziło, także moi drodzy, w końcu się udało to z Woskiego wyciągnąć. Na tym odcinku, jeśli się uda, bo niekoniecznie nam się to uda, to po prostu będzie nowy wymiar, czyli w tym odcinku otwieramy portal do nowego wymiaru, a czy do tego wymiaru się udamy w tym odcinku, czy w następnym, to już zobaczymy. Także bez zbędnego przedłużania szukamy naszego endu, tak? Tak! Tutaj, to teraz lecimy ten. No, gdzieś tutaj, ciekawe czy daleko. Nie wiem, może blisko. Teraz gdzie? Czekaj, nie zasuwaj tak. Czekaj na mnie. Nie. No czekaj na mnie w ogóle. Ja mam taki mały render dystans, stary, ale to dobrze, może by mi Minecrafta chociaż nie zacinał. Ogólnie, no jaki masz? Ja mam 10, tylko ogólnie ogarnęliśmy temacik, bo jak widzicie lagów serwera nie ma, jakoś się to ogarnęło wszystko, także jest dobrze, nie ma żadnych teleportów, także na razie jest dobrze. Dalej idziemy. No widzę, gdzieś tam ona sobie poleciała, także cały czas za tymi perełkami musimy się udawać. Dobrze? To jest dobre słowo? Udawać? Musimy podążać. Musimy podążać cały czas. Właśnie, Woski i Polski. Jak jeszcze nie wiecie, to będziecie mieli taką ciekawostkę o Woskim, że Woski w Polsce nie mieszka. A jak już nie mieszka w Polsce, to już myśli, że nie musi znać polskiego, nie? To jak się nie uczyłeś? Jakoś mu... Ale w sensie, że tak w szkole, nie? Lekcje, tak no. Aha, tylko tyle, co cię rodzice nauczyli. A widzicie, także będziecie mieli ciekawostkę o Woskim. Ogólnie właśnie, przypomniało mi się, mam taki quiz. Jeden z naszych widzów zrobił quiz na mój temat, także dam wam linka. Znaczy, no nie same, ale troszkę błędów jest. W każdym razie będziecie mieli linka do tego quizu w opisie. I Woski też będziecie mogli teraz quiz o Woskim zrobić, jak macie takie info o nim. A, no tak, bo mamy w ogóle tutaj moda na wampiry. Jak się nie widzieliście odcinka z wampirów, to też koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, bo takie odcinki też z wampirów były. W sumie to jeden odcinek. No nie mogę. Właśnie, czemu nie możemy ich zabić? Jak nie można? Można normalnie, zobacz. No, nie atakuj ich. My jesteśmy za wampirami, w ogóle zespałnił się jakiś tam kolejny. One się cały czas spałnią chyba dopóki się namiotów nie rozwali. Tutaj jeszcze dalej. Jeszcze? Okej. Zobaczmy tu, przy tych łowcach. To już za mnie, czyli tu gdzieś będzie, przy tej wodzie. A to będzie pod ziemią, czy nie? Czy jak to? Okej, to już leci na dół, tutaj, no. No. Ono już wcześniej leciało na dół, stary. Chodź. Masz? Jest? No, czekaj, tutaj szukamy teraz. Otwierać tego chainski, bo tu jest chainski, chodź. To otwieram. Czekaj, wezmę może łapką. Jak zjedasz, to nie moja wina i sam będziesz tu przychodzić. Nie, ty mi pomożesz. Co, nie? A, dobra, nic takiego, golden nugget. Dobra, teraz trzeba znaleźć, gdzie to jest, gdzie ten portal do endu. No szukam go tu. To może być ciężkie, a może jakoś damy radę. Ewentualnie, dobra, ja pójdę w jedną stronę, ty pójdź może w drugą, ale ja chyba już wyszedłem stąd. Znalazłem ten portal, który chciałem. Jaki portal? Co? Ten co, no to co mówiłem wcześniej, że zrobiłem na odcinku, przed odcinkiem. Serio? No. I to mam już na kolejny odcinek jeszcze plan. O, to najsik. Także musicie oglądać nasze odcinki, bo widzicie, że to będzie się działo. Ej, ale ja za to nie wiem, gdzie ty jesteś. Musisz mnie chyba... No, czekaj. Odrzuć się. Tu. Gdzie? Odwróć się. Odwracam się cały czas. A tu jesteś, siema. Pokaż, ale pokaż mi pierw ten portal, ten, który będziemy mieli na następny odcinek. Rozwaliłem go. Serio? Dlaczego? Tylko bloki tylko potrzebowałem. No dobra, czyli następny portal będzie na następnym odcinku, a teraz mamy portal ten. Dobra, okej. Także... Ło, zobaczcie, jest nasz portal. Nie, nie, nie! No czemu ty mnie zawsze musisz wpychać do tych portali? Ja nie mogę. O, grę mi wywaliło. O nie, jednak działa. Czekaj, bo kawę muszę się napić, a tu już we mnie smok strzela. No nie. O! Dobra, Woski, dawaj go, mamy magiczne moce, możemy latać, tak że go łatwo zabijemy. Na hita go zwalę. Ale na hita właśnie go nie zabijaj. Nie zabijaj go na hita! Nie działa tutaj. Co, nie można go na hita, bo tutaj Woski go nie można tak normalnie chyba. Pierwsza mu porozwalać te... Zadaję mu na hita jednego. Ła, trzeba te bloki tak czy inaczej rozwalać. Czek, bez tego rozwalania tych bloków go zabije. Jak? Nie da się chyba. Zobacz, ile damage, on tylko będzie się healował. Pokaż, ty tam ganiasz go cały czas. Zobaczcie, Woski cały czas gania tego smoka. Dobra, też próbuję, spróbuję tak. Dobra, to ty może go ganiaj, a ja będę rozwalał właśnie tutaj te bloki. Tu może latać, to szybko tylko przelecimy i rozwalimy. O, niektóre są zagrożone. Dawaj tego smoka, on się cały czas healuje, nie? Z tych właśnie kul. Dobra, już po tobie, już po tobie. Dawaj go. No, teraz to już go mamy, tylko on strasznie ciężko jest go dorwać. Najlepiej tutaj z łukiem, nie? Chyba przychodzić. A czekaj, odejdź ode mnie, szybko. Odejdź daleko, żeby cię nie zabić. A co będzie? Żeby zabijało każdego. Czy zabije go? Nie. Nie da się go na hita? Nie, niestety nie atakuje go nawet. W końcu jest jakiś potwór, którego Woski nie może na hita zabić i całe szczęście. Za chwilę zrobię miecz, który dodaje 1000 damage'a i zobaczymy. No to musisz na takiego... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Coś ty zrobił... Nie, dobra, wyleciał. Coś ty zrobił, już myślałem, że nam sksułeś wszystko, nie? Zepsułeś. W ogóle sobie przelatuje przez te tutaj... Obsydianowe bloki, są spoko. Może on tu... O, wreszcie tutaj siada, żeby... No gdzie siada? Pod ziemię poleciał. Okej, już. On chyba nie siada w ogóle. Wow. On się zawiesił chyba, czy coś. No, aha, bo on... tutaj przychodzi odpocząć, tak. Aha, i pospawnić sobie troszkę endermanów. No ale on głośny jest, czekaj, ja tu sobie przyciszę na 1%. Ale przydałby się łuk. No mówiłem to od początku, że przydałby się łuk. Nic nie mówiłeś, nie kłam. Stwierdził, dobra, dawaj go teraz. Okej, tak. Dobra, tak, bo jest pięknie. Taki głośny. Dobra, zabiliśmy Ender Dragona, zobaczcie. Nie, bo to są efekty, to musi być. Teraz mnie nie będzie słychać. Słychać cię bardzo dobrze, aż za głośno cię trochę słychać, ale w ogóle to fajny efekt, jak on się rozwala, nie? Ten Ender Dragon. A co to dalej? Jajko bierzemy? Dawaj jajko. Sobie w tym. Zostaw jajko, w parku sobie zamkniemy, czy nie? Czy nie chcesz takiego jajka? Nie, no to dobra. Musimy znaleźć takiego moba, który dropi żółte takie jaja, znaczy takiego żółtego diamenta. A to ten mob gdzieś tutaj powinien się spełnić, czy co? Gdzieś w endzie właśnie. Wracamy do domu. Co? Dawaj homepeta. No nie, no mam. Czekaj, bo mam homepet, ale endermany mnie tu ganiają. Weź te endermany ode mnie. Okej, musimy znaleźć... Iść do netheru i znaleźć blok netherite'u. Czyli musimy iść do netheru i znaleźć blok netherite'u. Okej, rozumiem, wszystko jasne. Także kolejna przygoda! O, świnia! Świnia z rogami, no takiej to jeszcze nie widziałem, czy to hełmik, chyba hełmik. Dawaj ją do portalu. To muszę szukać, tak? Tego, ja pewnie tego nie znajdę. Czerwonego bloku. Czerwonego bloku, okej, dobra. O, ja staram się. Wow, to w ogóle... Masz, znalazłeś? No tutaj... A! Nie, niech się nie spali. Okej, pokaż, jaki gast ma wielki hac na głowie. Ja nie mogę, jaką wielką czapę ma. O, to też dropi. Właśnie, chodź, zobacz. Zabijaj... A, to ma MC, to okej, jedno potrzebujemy tylko, jak tak. Nie było nic, mamy już wszystko, co potrzebujemy. Tak? O, no to nice. Potrzebujemy jeszcze netherite. Netherite, a netherite to jest taki blok, tak? Ten... No, poczekaj, też ci go wyrzucę, żebyś zobaczył tutaj, chodź. To jest właśnie ten blok tu. A ile ich potrzebujemy, tych netherite'ów? Potrzebujemy ich chyba 4. 4? Okej. To ja szukam jak coś. Masz? O, no. Dobra, mamy to. Czyli wracamy do naszego świata, tak? Tak. Dobra. Okej, czyli potrzebujemy jeszcze jeden itemek, którym jest coś tam, coś tam. No. No, coś tam, coś tam, coś tam. Później to rozłożymy jakby w craftingu i pokażę wam... Czemu te cyklopy znikły? O nie, są. Pokażę wam jak to wygląda, wszystkie te itemki, które będą nam potrzebne. Ty jesteś. To ja idę na dół się kopać i może znajdziemy to. Taki zielona, taka ruda. Znaczy ja ogólnie idę z tobą, nie? Także spoko. No, mam pomysł. Pamiętasz tam, gdzie ostatnio kopaliśmy? Tam zostawiliśmy wszystkie bloki, może tam coś będzie. Dawaj, tam idziemy. Mówisz? No. To może być ciężko, żeby to znaleźć, bo to jest ostatni itemek, nie? Zielona ruda. Dawaj do naszego Jurassic Parku i potem tam idź... Wiem, gdzie to było chyba w miarę. Mam wejście! Jej! I teraz pytanie, czy to gdzieś znajdziemy tutaj? Zielona ruda jakaś, właśnie, zobacz może na necie gdzieś na jakim poziomie to się spawni. Min 15 albo niżej. O, mam to. Mam to. Masz? Nice, no, dobra. W ogóle jaki my tu... Jaki my tu syf zrobiliśmy. Okej, siema, mały relog był, ale słuchajcie, znajdujemy się już w laboratorium Woskiego, mamy już wszystkie potrzebne itemki i teraz Woski to przepala i zaraz zobaczycie, które itemki udało nam się uzbierać na tym odcinku naszym dzisiejszym. Okej, to chodzi o tego craftingu tutaj, to ci pokażę jak to skraftować. No dobra, chyba otworzyłem. Mam crafting terminal. To i masz taki shadow bar. Okej. Teraz ten shadow bar mieszasz, czekaj, musisz najpierw takiego plusika zrobić tutaj, ale potrzebujemy kolejnego netherite'a, czekaj go za chwilę zemcuję. Zemcuję zaraz kolejnego netherite'a. No tak, panie, zobacz teraz, tak. Ale masz syf w tym plusik mamy, teraz mamy netherite chunk, teraz tak mieszamy i mamy hellstone ingot. Teraz, kolejne to musimy stworzyć trzy takie czerwone jakby diamenty. Okej. Tak. To tutaj i to na górze. Jezu, ile tego craftowania, ile stary tego craftowania jest. Tak się robi. Okej. Mamy właśnie blok i on zrespi nam bossa, którego potrzebujemy zabić. Okej, to co? Bijemy tego bossa na odcinku czy na kolejnym odcinku? Możemy to zrobić na początku kolejnego odcinka. No to na kolejnym. No to dobra, to słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć co się wydarzy, czy uda nam się zabić tego bossa, to bądźcie na kolejnym odcinku. Ze mną był oczywiście Woski, zapraszam na kanał do Woskiego. No i co, trzymajcie się, hej.